już najbliższy weekend. Bilardziści rozpoczynają swoje rozgrywki, czyli ekstraklasa bilardowa z udziałem brązowych medalistów drużynowych Mistrzostw Polski, czyli zawodników Akademii Bilardowej Rokietnica. Arek Brzękowski, jeden z czołowych bilardzistów tego zespołu. Z jakimi nadziejami jedziecie do Kielc? Pierwszy raz tak wcześnie ekstraklasa zaczyna się, bo już w styczniu. Zwykle miało to miejsce 2-3 miesiące później. Mieliśmy więcej czasu na przygotowania. Tym razem jest trochę inaczej, ale my jesteśmy dobrze przygotowani. Po naszym brązowym medalu nadal kontynuowaliśmy treningi i teraz jedziemy z nadziejami na 3 zwycięstwa, bo 3 mecze gramy. Taki jest cel i będziemy do tego dążyć. Z kim gracie spotkania w Kielcach? Rozpoczynamy z drużyną Green Club Gdańsk, czyli zespołem, z którym graliśmy mecz o brązowy medal. Choć jak przed chwilą patrzyłem na skład, no to zdecydowanie się on zmienił, drużyny z Gdańska. Właściwie chyba wszyscy zawodnicy. Nie wiem, czym to jest spowodowane i czy to faktycznie ostatecznie tak będzie wyglądać. No ale na ten moment tak chyba jest. Czyli wszyscy zawodnicy będą inni. Nie wiemy, czego się spodziewać dokładnie, choć znamy ich. Ale wierzymy, że po prostu sięgniemy po zwycięstwo. W pozostałych meczach również gramy też z mocną drużyną z Krakowa, gdzie mamy m.in. Szymona Kurala, Dominika Jastrzębia. No i trzeci mecz, teraz nie pamiętam dokładnie, z kim gra, ale ważne, żebyśmy po prostu zwyciężyli go. W jakim składzie idziecie do Kielc? Tym razem jedziemy w czteroosobowym składzie. Ja, Radek Babica, Adam Stankiewicz i Czarek Jarosz. No i właśnie w tym składem będziemy wychodzić na mecze, no bo 4 osoby grają, nie? Przypomnę, 18, 19, 20 styczeń, rozgrywki ekstraklasy bilardowej w Kielcach z udziałem Akademii Bilardowej Rokietnica.